Konstruktor samochodów musi mieć dużą wiedzę z różnych dziedzin, bo współczesne auto nie jest tylko odpowiednio uformowanym zbiorem różnych metali, który posadowiony na kołach potrafi się poruszać. Jednak konstruktorem pojazdów nie zostaje się z dnia na dzień. Rozbudzenie zainteresowań może nastąpić już we wczesnych latach szkolnych. I to właśnie z myślą o takich młodych talentach Politechnika Opolska, jako jedna z kilku w kraju, prowadzi cykl pod nazwą Dziecięca Politechnika Opolska. Słuchaczami wykładów są uczniowie szkół podstawowych w wieku od 9 do 12 lat. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Przyszliśmy, ponieważ chciałyśmy się dużo dowiedzieć, pouczyć się trochę, bo w szkole nie możemy się dowiedzieć tylu rzeczy, co tutaj. Dowiedziałam się też, że jak szybko może auto się zniszczyć z powodu uderzenia w drzewo albo w mur. Nauczyłam się w szczególności najwięcej o tych autach, ponieważ później mi się to na technice wysiadało. Dowiedziałam się, że powinno się jeździć zapiętymi pasami i że jazda bez pasu może się groźnie zakończyć. Bardzo lubię się uczyć i są tu bardzo fajni profesorowie, wykładowcy. Chętnie bym się z nimi w przyszłości spotkała. Uczelnie dla dzieci powstają, myślę, z takiej inicjatywy przede wszystkim po to, żeby prowadzić takie ustawiczne kształcenie dzieci od najmłodszych lat, żeby przyzwyczajać je do tego, że wiedza jest ciekawa, że szkoła nie jest nudna. Staraliśmy się w dzieciach obudzić ciekawość naukową, takie dociekanie, jak świat działa, jakie są zjawiska. Dla nas jest oczywiste, że jak nalejemy benzyny do samochodu, to on jedzie. I chcieliśmy pokazać, jak łączyć różne zjawiska fizyczne i jak właściwie nauczyć dzieci, uczyć ich rozumienia świata. Być może któreś z tych dzieci będzie w przyszłości tworzyć jeszcze lepsze samochody. Rozbudzony na Opolskiej Politechnice Dziecięcej głód wiedzy z pewnością da wspaniałe owoce.